Przyjmuję to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska. Naśladując Ojca Świętego, dzisiaj stajemy przy ołtarzu Chrystusa, aby modlić się za naszą Ojczyznę. Wpatrujemy się w piękne wzory zatroskania o Ojczyznę, jej kształt. W ten nurt zatroskania wszedł ksiądz Roman Kotlarz. Wspominamy tego kapłana właśnie tu i w tym miejscu. To w tym miejscu błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II zatrzymał się, a wcześniej powiedział: podczas dzisiejszych odwiedzin zatrzymam się przy kamieniu pomniku z napisem pamięci ludzi skrzywdzonych w związku z robotniczym protestem roku 1976. To czasy bliskie, które Radom i cała Polska głęboko zapisały w swojej pamięci. Można powiedzieć, że rok 1976, mówił wówczas Ojciec Święty, stał się wstępem do dalszych wydarzeń lat 80. Kosztowały one wiele ofiar, aresztowań, upokorzeń, tortur, zwłaszcza praktykowanych pod nazwą ścieżki zdrowia. Poprzez to wszystko torowały drogę ludzkiemu pragnieniu sprawiedliwości. Ojciec Święty tak wspominał tu w Radomiu wydarzenia czerwcowe i bohaterów tych dni, a szczególnie księdza Kotlarza. Wspominamy go właśnie w tej chwili, w tym miejscu, bo to jest jakiś szczególny znak i lekcja wielkiej troski o ludzi skrzywdzonych, o ludzi potrzebujących pomocy. Ksiądz Kotlarz przemawiał tu do nas: człowiek chce, kochani, aby miał czym oddychać, chce mieć coś do jedzenia, nawet waży się krew przelewać o chleb, jak to było na ulicach miast Wybrzeża. Człowiek dzisiaj pragnie nie tylko pieniędzy, chleba, mieszkania, lodówki, telewizora, samochodu. Człowiek pragnie prawdy, sprawiedliwości, szacunku i wolności. Ludzie chcą dzisiaj szacunku, wołają o szacunek i mają niektórzy odwagę i tu i tam upomnieć się w obronie swej ludzkiej godności. 11 lipca 1976 roku ksiądz Kotlarz prosił o wielką modlitwę. Polecamy Ci, Matko Najświętsza, bracie naszych Polaków, którzy teraz w tej chwili cierpią, są bici, katowani. Bądź dla nich pocieszycielką i panią zwycięstwa. To są bardzo dokładnie zarejestrowane słowa księdza Kotlarza. Pochodzą z dokumentu Służby Bezpieczeństwa. Nagrano jej i przekazywano z informacją, że ten ksiądz powinien zamilknąć. Wspominamy te bolesne wydarzenia. Bolały go rany. Na klęczkach przyjmował pałki. Stał przy Kościele Świętej Trójcy i błogosławił, a potem wszedł w tę grupę protestujących. To bolesne wspomnienie. Bolesne jest to, że to Polak podnosił rękę na Polaka. To jest najsmutniejsze. Smutne jest to, że wśród osób, które otrzymywały razy, były kobiety, nawet kobiety w ciąży. Bolesne wydarzenia, bolesna historia, która nas wzywa do tego, aby szukać dróg. Dróg, które nigdy nie pozwolą na to, by Polak podnosił rękę na Polaka.